Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad twoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Człowiek, idąc za Jezusem, przechodzi przez różne etapy nawrócenia. Kiedyś ksiądz Franciszek Blachnicki, który tutaj właśnie spoczywa, ja miałem tą łaskę, że pamiętam, kiedy go tutaj do tego grobu składano, 1 kwietnia roku 2000. Patrząc na swoje życie duchowe, swoje nawracanie się, pychę, wpatrzenie się w siebie, chęć dominacji, cały czas bardzo mocno, całe swoje życie się z sobą rozliczał, aż do końca. I aż do końca w jego zapiskach jest to tęsknota za miłością. Tęsknota za miłością i żal, który jawi się jako odpowiedź na miłość. I że to musi być dane. Dlatego on stworzył taką wizję 3 nawróceń. Że jest nawrócenie wiary, nawrócenie nadziei i nawrócenie miłości. Na to trzecie czekał, na to nawrócenie miłości. Kiedy w wolności uzna, wszystko z siebie odda i właśnie w obliczu miłości dane mu zostanie ta prawdziwa, egzystencjalna skrucha, taka, że będzie już tylko w Bogu. My, idąc przez nasze życie, nieustannie jesteśmy wezwani do nawrócenia. Chrześcijanin, który nie widzi potrzeby nawracania się, jest ślepcem. Nie jest dojrzałym chrześcijaninem. Dojrzałości chrześcijańskiej nie polega na tym, żeby być perfekcyjny bez żadnego pyłka, tylko żeby przychodzić do Jezusa i przeżywać Jego miłosierdzie. Jezus nieustannie będzie dawał nam sytuację, że będziemy musieli po pierwsze to miłosierdzie innym okazywać, a po drugie, jeżeli będziemy żyli w świetle, to będziemy widzieli przestrzeń naszego nawracania się. Tak działa ta prawda życia chrześcijańskim. To jest to słowo, które dzisiaj mówi do nas Jezus, odpowiadając Piotrowi. Zawsze będzie jakiś dług. Błogosławiony, kto nie ma żadnych długów. Nie ma co spłacać. I nasze przychodzenie do Jezusa to jest droga, żeby mieć serce wolne. Żeby przyjmować przebaczenia, aby innym przebaczać. Są bardzo smutne doświadczenia chrześcijańskie, kiedy na drodze życia chrześcijańskiego ktoś trzyma czasem bardzo długo jakieś zadry. On się może modlić, nawet spontanicznie, ale przychodzi moment i to wszystko wychodzi. Nasz rozwój życia chrześcijańskiego i to, jak my żyjemy tak naprawdę tym nowym życiem, nie objawia się wcale wtedy, kiedy nam się wydaje, że tak jest, czy mamy taką samą świadomość,
tylko kiedy Bóg dopuszcza do nas sytuacje nieprzewidziane. I nasza ta reakcja pierwsza na te sytuacje trudne, nieprzewidziane dla naszego chrześcijaństwa, to jest poziom, na którym my jesteśmy. Nie? To jest poziom, to jest moment naszego etapu rozwoju. Przychodzimy dziś do Jezusa. Tak jak Paweł, tak, który doświadczył Chrystusa, głosił Ewangelię, a jednak pisząc dziś do Rzymian mówi, że ja jestem właśnie cielesny, to przedany w niewolę grzechu. Ale autentycznie do Jezusa szczery. To, co papież Franciszek podkreśla bardzo mocno, to żeby przestać przed Jezusem udawać. I on mówi, że czasem największe grzechy, największa zatwardziałość grzechów to są takie bardzo pobożne duchowe postawy, które blokują Boże miłosierdzie. On mówi, a ludzie prości spowiadają się z całego serca ze wszystkich grzechów tych po prostu takich bardzo przyziemnych. Ale przychodzą, żeby to wszystko oddać Chrystusowi. I kto jest bliżej Chrystusa? Nie? Kto uznaje swoją grzeszność i wszystko mu oddaje? Różnie można patrzeć na sakrament pokuty i pojednania z różnych perspektyw. Że zostajemy obmyci w krwi Chrystusa. Ale ta wizja, która dzisiaj się nam ukazuje, do której cały ten dzień nas prowadzi od samego początku, przez też spotkanie w grupach, ale też Eucharystię, to spotkanie ze Zmartwychwstałym. Nie? Jezus, który jest pełnię nowego życia ma jako Zmartwychwstały i On przychodzi do mnie i to nowe życie mi daje. Kiedy trzeba reanimuje, a kiedy trzeba pogłębia, odnawia. My nie przychodzimy do spowiedzi po to, aby stać się perfekcyjni. My nigdy nie osiągniemy takiego stanu na ziemi, że staniemy się dla Boga partnerami. Że będziemy się Mu podobali tylko dlatego, że jesteśmy tacy fajni i bezgrzeszni. Nie o to chodzi w życiu chrześcijańskim. Czasem można się pomylić. Jeżeli pamiętacie, mówiłem wam w tej szkole modlitwo o ascezie i to, co ojciec odkrył, właśnie ta droga ufności ze słabości, co ta książka mu tą pomogła, że można być pustelnikiem z pogańską twarzą, można się spinać na siłę i budować świętość o własnych siłach. Można przychodzić do Jezusa jako słabi, nie mieć upodobania w grzechu, ale takie poznanie, które rzuca mnie do Bożego miłosierdzia nieustannie. Bo takiego Jezusa będę głosił, jakiego Jezusa obraz mam w sobie. Nie ma innej opcji. Jeżeli ktoś nie doświadcza Jezusa miłosiernego, to może mieć katolickie hasła na ustach i bronić wartości chrześcijańskich i nie ukazuje Jezusa miłosiernego. Nie? I my przychodzimy, nawet jeżeli właśnie dzisiaj nie wszyscy przystąpią do sakramentu odpowiadania, to Jezus dzisiaj dotyka nas swoim miłosierdziem. Bo chce, aby nasze serce było miłosierne, nie naiwne, ale miłosierne, głoszące prawdę, gotowe cierpieć, ale zawsze bez właśnie, tak jak mówi święty Piotr, lepiej niesprawiedliwość znieść, niż niesprawiedliwość popełnić. Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił. On, kiedy cierpiał, nie złorzeczył, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Wolność serca w Jezusie Chrystusie to jest to, co dzisiaj nam to słowo mówi. Uznanie, ale też spotkanie ze Zmartwychwstałym. Jezusem Chrystusem, który przychodzi, aby ci dawać nowe życie. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec dla nas miłosierny. Rozdawaj miłosierdzie, a będziesz człowiekiem wolnym. Upraszaj miłosierdzie, a będziesz człowiekiem wolnym. To jest to piękne drogie. Niełatwe, bo ten stary człowiek i znów ojciec wiele lat się z tym zmagał. Pod koniec tego wyznania. Kiedyż ten stary człowiek we mnie umrze? I umarł. I żyje. I żyje w Bogu. Jest też dla nas tym przykładem człowieka, który się nawracał, aby żyć w Bogu. Właśnie. On tu też nas zgromadził, bo to on wymyślił tą oazę, w cudzysłowie wymyślił Duch Święty przez niego, żeby na tym pierwszym stopniu, w popołudnie zmartwychwstania, przyjść do Jezusa. I teraz w chwili ciszy, 5 minut jest właśnie na rachunek sumienia, żeby sobie przed Panem tu obecnym w naszej wspólnocie w Duchu Świętym spojrzeć na moje życie, jeżeli chcesz przyjąć sakrament pojednania, to przygotuj się, a nawet jeśli nie czujesz potrzeby przyjęcia, to też stań przed Panem
i zanurzy w Jego miłosierdziu. A później, po tym chwili ciszy, będzie litania przebłaganna.